This is the entrance to what used to be the farm of the parents of Sofia Wismorski. Now it's run by one of her nephews. What we are going to do now is we are going to drive to the place where Sofia's farm used to be. What we can see here is the road in the fields leading there. As they explained later, here is the house of the mayor. Here is the fields where the Jews who gave them away was walking, and over there close to the forest was Wismorska's farm, and we are gonna drive there. Aha, i tam sąsiedzi Mazurowie przechowywali też takiej wykopanej kryjówce, natomiast w zeszłym roku odwiedził właśnie Mazurów i się dowiedział po raz pierwszy, że jego ojca wuj z żoną ukrywali się u Wismurskich. Aha. I zaczął szukać, tak trafiliśmy na państwa właśnie. Ale ci Mazurowie wiedzieli, co się... Słuchaj pan, ja myślałem, że jego wuj, ten, co tutaj jeden z tych Żydów uclał, co tu byli, ukrywali się. Tak? No, to on już porozumiały się, czy on nie żyje, czy jak. Nie wiadomo. Bo jego ojciec, po wyzwoleniu, ale to nie. Się spotkał się w Lublinie z ale tym, co się tutaj uclał, bo on, nie kto inny, bo on tutaj był i ten akurat chłopak poleciał gdzieś na wieś, nie był w domu tam jak palili i on uclał. A ilu zginęło? A ile zginęło, to ja nie wiem. O czwórka, chyba czworo. Jedna mówiła ze siedmioro, jedna ze czworo. Mazur nam powiedział, bo tam ci go... Ale jego rodzina, która się ukrywała u Mazurów, oczywiście też tam przychodzili partyzanci, tak jak do was. Zdali się i się dowiedzieli od właśnie partyzantów o tym, co się stało w Moszenkach. I że zginęli właśnie. What does they say? What do they say? Explaining that. But for example, at the beginning, can you explain where we are? What this place is? Tylko jeszcze, żeby tutaj dla jego wiadomości. To należało dla ojca, pana dziadka, tak? Czy ojca Zofii? Dla ojca Zofii. To Antoni Wismulski. Tak. This is the property of Antoni Wismulski, Zofia's father and his grandfather. So is Jan Szymański, he's the younger brother of Stanisław. That we talked and Sofia is his and that his mother is the was Sofia's sister. All right. And where was the Sofia's farm? We're gonna see it. All right. All right. Bo ja nie wiem, czy ten pan wie, ja tam się nie mogę porozumieć, pan nie może przetłumaczyć. Tak już 15 lat temu. Zapytaj się tego pana. Czy on tutaj był? Ale nie był. Nie był. Nie był. A właśnie, że ten, co się przepoznał, to był tu na całym zachodzie. I ten, który sobie tu mucili, pojechały tam właśnie, gdzie zginęli, te Żydzi, co z nim przebudzili. Says that 15 years ago two Western cars came by, went to the field, and they were working at the time, and they thought that they would stop here, and he suspected that it must have been the family of the Jew who survived, and that's why it's not our family. Our family learn about is not our family. Może z rodziny nie, ale nie. Tylko z tych, co musiał tutaj być. Ale ten pan może
Ale to nie, to nie był członek jego rodziny. Ale on może dojść. Tak. Kto usłał? No tak, tak. A ci, co byli tutaj, co spaleni, to skąd oni przed wojną gdzie byli? W Moszenkach czy w Sieprawkach? Nie wie pan. Skąd oni pochodzili? Z Żydzi? Tak. Z Połszowic. Z Połszowic tak. Pochodzili, aha. Po Zofii? No tam na pewno to trzeba iść, musi pojedziemy samochodem. Ła? Pojedziemy samochodem. Pojedziemy, Stasio mówi, że za daleko. It's over there, we'll drive there. Mm. But from here, can he pinpoint? It's the houses over there? Or? Pod lasem. Podjedziemy, ale, ale chcę teraz wiedzieć mniej więcej, gdzie to było. Tak. O, tą drogą szła Żydów Radziaszkowa. A w połowie tego pola, orał wujo, wujo Bronek orał w połowie tego pola, na tam był Jędrzejek Szołdzic. Tam był Jędrzejek Szołdzic, a on naprzeciwko niego orał. Lived there i tu and, szła ta yeah. And Piasecki was plowing the field over there. Yes. And the farm was almost close to the forest. Forest, all right. Slav, can you explain who we are with and where we are? We are with Stanisław and Jan Szymański. Zofia Wysmoska was there and mm-hmm. Also we are with And what's those buildings here? Yeah? To tutaj sołtys. Nie, sołtys tam. Tam na górze. No, the mayor, village mayor lives there. Jędrzejek. Jędrzejek, yes. A te domy to... This was Drozd. Another name which. And where was Sofia's? Where was Sofia's farm? Jeszcze tam już tak, bliżej drzew? Tak, jak góreczka, tak, tam bliżej drzew. Where this elevation? This was Zofia's... At the small hill here. Yeah. And the grandparents' farm? It's the one the silos. With the silos, yeah. All right. So, and where was the grave of the Jews? We are walking there? I don't mind going. I see that Janek has boots. I don't mind getting inside. Stasiu, byśmy musieli tam pójść, nie? No bo dopiero tam by się rozleżał, bo tak to co? Czego ty już tu prowadzisz, nie tam? A tam lepiej jest? Proszę. Lepiej tam? A czego? To znaczy, zależy czego szukają. No tu gdzie po budynki stały, rozumiem. No gdzie? No jak to? Wysmolskich? No tu Wysmolskich stały. Co? Tu Wysmolskich stały. They are with quarreling which exactly where the farm stood. No ona gdzie? Co? Tu mówisz? No o tu. Druga upa stała. No a nasza tam stała. Druga upa? No ja. Na pewno? No na pewno, przecież sadzawka naprzeciwko. Tak. Przed sadzawką jeszcze. No. To do sadzawki to było tak... Jak do obory. Tak. No. Jeśli no, idziemy, to ten. No ja. Tutaj, tak. Ja pamiętam, bo miałem w 57 roku... And where was their parents' farm? The Szymański house was towards the forest. It
Well, the forest. Yes. So the, it was very close to Sofia's farm, yes, as he told us before. Yes. So that were the grandparents over there. Yes. And the mayor here of Mostenki, and the sisters used to live here close by. And the name of that farmer over there? Drozd. Drozd. Which means thrush, the bird. Maybe that was his profession. Who takes care of those fields now? Janek? They are discussing it now. Whose field it is. A do od lasu do tego. Nie, to zbiera mrok. No ma teraz tyle, co zjadę kantoni. To czyje to pole tutaj? Teraz? No, no moje. To był z his field. It's his. A to było nasze, wysłuchaj. And they know exactly where the grave was? They will try to see. Find But this on this small hill was the location of Sofia's house. Czyli tu na górce Wysmolskich, tak? Tutaj było. Tak, tak jeszcze. And after the Germans burned it, nobody tried to rebuild it, I understand. Już po spaleniu tego gospodarstwa nikt później nie odbudowywał. Odbudował, czy... tutaj się postawił się ojciec Józek Wysmolski. Aha. Mieszkanie na razie postawił takie. Aha, zanim wyjechał tam w Toruńskie, tak? Tak, to tutaj miał mieszkanie, najpierw postawił takie... Ale czyli na tych ruinach, czy tam ta, domu matki, ruin. Tak? No. Joseph Wysmolski built a new house on the ruins of his mother's. All right. And then they sold it to... Before he left to the Toruń area in 1958, probably. Mm. And the forest that we see here was a pre-war forest. Czy ten las to jest tak jak mniej więcej jak przed wojną? Taki układ? Tak. Yeah, it's more or less the pattern from the war. And tam skutała, tu obora potem była. No tutaj gdzieś mieszkanie musi. To jeszcze raz no powiedzmy, żeby nie wiedzieć gdzie co było. Był budynek mieszkalny. This was the residential house. Alright. To, a myśmy mieszkali tam, bliżej lasu. And he lived closer to the forest, just straight. So at this small hill there was the Wysmolska's house, and over there was her sister, Szymański. Yeah, and over there, the grandparents, Piaski. All right, and the mayor used to live here. Tu było mieszkanie, tu była stodoła. He was the barn. A oni pochowani są gdzieś tu. Where was the barn? Here? Somewhere here. Mm-hmm. The house was... Was here in the middle? The barn, and the Jews were buried. Ludzie są pochowani. Oh, he's pointing right now. Where? Can he go there and show where the Jews were buried? Can you walk there? Może pan jak mniej więcej gdzieś... Z tym, że to jest 70 lat, to nie ma śladu. I nie było od początku, bo to było rane, siane. Ale to tu gdzieś... Tu mieszkanie, tu stodoła, to gdzieś to tu było. Gdzieś tak jak tutaj, tak? Jak stoję? Jak mają teraz takie wykrywacze, to by znalazł. Bo tam na pewno kości są i... I inny układ ziemi jest. Yeah, you could find it with some modern tools, he said. Yeah, but this is the proximity. Yes. Within 10 meters. From the house.
So what is saying that the Germans killed the Wismorska, Sofia, his aunt. They heard the shots because the house was there by the the woods. I'll ask him about the front of the... A jak tutaj była ten droga i jakby, gdzie było wejście do domu, z której strony? Z tej, tak jak stąd. Aha. Czyli droga tak jak była jak tam, tak? Ta droga tak jak jest tak była. Czyli... A dojście od tej czyli drogi jakby było. Przez koło stodoły się do domu szło. Tak, koło stodoły do domu się szło. So the, you entered the house from that road. Mm-hmm. Myśmy mieszkali you tam. You walked past the barn. I myśmy też the house mieli here. Od all right. Od tej drogi. To droga rodzinna była. Tamta droga też istniała. So when the Germans came on what we know September 25th, they caught her, they caught four of the Jews, executed them with the Mariana, the housemaid, and they were buried here with the Jews, and at night her family came and took the Christians out. Yeah. Ask him about Uncle Bronek. So, yeah. Bronek, gdzie? A wujo Bronek orał naprzeciwko tamtego, bo tam był Jędrzejek, tam był Sołtys. To orał tu naprzeciwko. The Uncle orał. Bronek was plowing in front of the mayor's house, and when this Jewish girl was walking along that road, he saw her. Along the road here? Yeah. Like she was living here, and when they were, what's the direction of Jaskow? Jaskow, w którym kierunku jest, tak stąd patrząc? Tak. Yes. All right. Can you please, I would like to get, you know, Kaddish. I would like to say Kaddish here. Can you take a photo of me saying that? I will. Chciałby on zmówić modlitwę. Jechaliście przy Jasku. Tak, tak. Just take it. Just. Is it running? Yeah. Alright, because according to the local witnesses, this is the place in which probably Nachum and Stefa Goldberg and two other Jews were killed. We are at the village of Moshemki. At the land plots of the Spiaski and now the grandchild land, and for the first time in 72 years I would like to get to say Kaddish in their memory, because again according to their testimony, this was the burial ground. יתקדל ויתקדש מי רבה, ועלמה דברך ירוטה והמליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרא משיחה. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן, יהיה שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. על ישראל ועל תלמידיהם ועל תלמידי תלמידיהם ועל כל מאן דעסקין בורייתא בכל אתר ואתר, יהיה שלמה רבה משמיא, חיים, שבעה, ישועה ונחמה ורווח והצלה והצלחה לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.